Grzegorz Żądło, dzień dobry. Witam w środę 18 października i zapraszam na główne wydanie informacji w telewizji TVS. Tychy zostają bez prezydenta. Mandat dotychczasowego, sprawującego w mieście władzę od 23 lat Andrzeja Dziuby, wygasł po tym, jak wygrał wybory do Senatu w okręgu obejmującym Tychy, Mysłowice i powiat bieruńsko-lędziński. Jednocześnie pracę stracili wszyscy jego zastępcy. Kto teraz będzie rządził miastem? O tym Fatima Orlińska. Mimo że Tychy pozostały bez prezydenta i jego zastępców, ciągłość pracy urzędu zostanie zachowana. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych pełnomocnictw istotne decyzje będzie podejmował wyznaczony wcześniej przez samorząd urzędnik. Przynajmniej do czasu wyznaczenia przez premiera komisarza, który będzie w mieście sprawował władzę do czasów wyborów samorządowych, które powinny zostać przeprowadzone w kwietniu. Jak mówi były już prezydent Tychów, zbyt długo pracował w samorządzie, by przed decyzją o kandydowaniu do Senatu nie zabezpieczyć mieszkańców w prawidłowo funkcjonujący urząd. Oczywiście jest luka w prawie, ponieważ prawo mówi, że prezydent i jego zastępcy wszyscy tracą mandat o północy w dniu wyborów. Czyli ja od 15 października już nie jestem prezydentem, nie ma wiceprezydentów. Zabezpieczyliśmy się w ten sposób, upoważniając sekretarz miasta do wielu czynności. Oczywiście do wszystkich się nie da, w związku z tym to prawo trzeba bardzo szybko zmienić, bo ta luka obejmuje czas od północy 15 do momentu przyjścia komisarza. Kiedy to będzie, nie wiemy. Jak przekazuje rzeczniczka prasowa Urzędu Wojewódzkiego, wniosek do premiera o wyznaczenie komisarza składa wojewoda. Czekamy w chwili obecnej na postanowienie komisarza wyborczego, który ma 14 dni właśnie na wydanie tego postanowienia od momentu wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu, czyli tutaj uzyskania mandatu senatora przez prezydenta Tychów. Poza tym to prezes Rady Ministrów wyznacza osobę, która będzie pełniała funkcję wójta, burmistrza, czy też w tym przypadku prezydenta miasta. Sytuacja wydaje się o tyle skomplikowana, że wojewoda śląski również zdobył poselski mandat, jednak jego obowiązki może przejąć wicewojewoda. Nowego wojewodę powinien wyznaczyć premier, ale nowy rząd po wyborach jeszcze nie został utworzony. Dotychczasowy premier nie powinien podejmować już żadnych istotnych decyzji, a kiedy będzie nowy, nie wiadomo. Sytuacja zawieszenia w Tychach może więc potrwać kilka tygodni. Choć są sąsiadami, poglądy polityczne mają zupełnie różne. Kto wie, czy jest w Polsce drugi taki duet jak Wisła i Istebna, w którym PiS i Koalicja Obywatelska zdobywają tak różne poparcie. Dlaczego tak się dzieje i kogo popiera Wisła, a kogo Istebna? O tym Paweł Jędrusik. To, że sąsiad z domu obok może mieć inne poglądy polityczne, nie dziwi. Kiedy jednak sąsiednie miejscowości głosują zupełnie inaczej, to już można mówić o wyborczej ciekawostce. Że jest tak. Jestem zadowolona. O, tyle powiem. W Wiśle o zadowoleniu mogą mówić zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, na którą zagłosowało tu ponad 43% mieszkańców. Wszystkie partie dotychczasowej opozycji zdobyły tu niemal 3/4 głosów. Zupełnie inaczej jest w leżącej rzut beretem Istebnej. To beskidzki bastion PiS. Partia rządząca zdobyła tam ponad 56% głosów. Koalicja Obywatelska nieco ponad 11%. Zawsze tak było właśnie. To są właśnie podzielone te dzielnice tutaj w tym okręgu, że tu jakoś my mieszkańcy Wisły jakoś więcej idziemy za tym Platformą, a ci zaś z kolei tam tego, nie? I tak no niestety. Dla burmistrza Wisły takie wyniki nie są niespodzianką. Podobnie było tu podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku. Po prostu nasi mieszkańcy zupełnie inaczej na to patrzą. Trochę są może bardziej liberalni, trochę bardziej tolerancyjni w poglądach różnego rodzaju. Jesteśmy trochę taką mieszanką religijną w naszej miejscowości, a więc każdy musi ze zrozumieniem, z dialogiem podchodzić do drugiego i u nas się to świetnie sprawdza. W Wiśle większość z wyników wyborów się cieszy. W Istebnej nastroje są dziś inne. Spodziewałem się, że tak będzie, ale jestem bardzo niezadowolony. Dlaczego? Nie wiem, po prostu mi się to nie podoba. Znowu będą na nowo musieli, układać rząd. I to jest z opozycji mi się wcale nie podobają ci ludzie. Dobra, że my wygrali, PiS wygrał, nie? No i ale rządzić będzie opozycja. No zobaczymy, co to będzie.
Wistebnej, podobnie jak Wiśle, sympatia dla prawicy utrzymuje się od dłuższego czasu. Od 20 kilku lat. Myślę, że głównym powodem jest to, że tutaj w Istebnej bardzo była popierana Solidarność. Było tutaj wielu działaczy Solidarności, którzy pracowali w dużych zakładach pracy. Tutaj tej pracy u nas na terenie gminy nie było. I choć politycznie różni, to jakoś się dogadują. Animozji, rozumiem, z mieszkańcami Istebnej nie ma. Żyjecie w zgodzie? W zgodzie. My żyjemy z ewangelikami w zgodzie, bo my jesteśmy katolicy, ale my żyjemy w zgodzie. My tyle lat tu już mieszkamy, że żyjemy w zgodzie. Trzeba w zgodzie żyć. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I tak do następnych wyborów. Policja z Piekar Śląskich zatrzymała sprawców dewastacji schronu w Dąbrówce Wielkiej. Doszło do niej we wrześniu. Zatrzymani mężczyźni próbowali ukraść metalowe elementy, żeby sprzedać je później na złom. Sprawcy są pod dozorem policji, grozi im do 8 lat więzienia. Karolina Komada. Przetrwały prawie 100 lat w całkiem dobrym stanie, aż kilku mężczyzn postanowiło wyciąć z nich metalowe elementy. Schrony bojowe z lat 30. XX wieku w Piekarach Śląskich zostały częściowo zniszczone kilka tygodni temu. Teraz policja zatrzymała kilku sprawców. Kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch mieszkańców Piekar Śląskich. Kolejnych trzech mieszkańców Piekar Śląskich, wiedząc, że ich tożsamość jest znana policji, sami stawili się u prokuratora. Jak ustalili również piekarscy kryminalni, w nocy, kiedy zostali zatrzymani mężczyźni, ustalili, że w Gliwicach dokonali również kradzieży elementów torowiska o łącznej wartości 3,5 tysiąca złotych. Mężczyźni usłyszeli zarzut zniszczenia zabytkowego schronu oraz kradzieży. Łącznie zostały zniszczone trzy schrony. Dwa pierwsze, P13 i P21 o nazwie Tradytor, zostały uszkodzone pod koniec sierpnia, a trzeci schron z obszaru Warownego Śląsk we wrześniu. Jak na razie zostali zatrzymani sprawcy uszkodzenia tylko tego ostatniego schronu. Zniszczenia są nieodwracalne. Tego się nie da naprawić. No to jest, wie pani, wysokogatunkowa stal, grubość około 20 cm, więc to można połatać, ale to ja bym tego nie nazwał naprawą. Te uszkodzone, natomiast ten wycięty, no tam jeden kawałek waży około 300 kg. Te wycięte fragmenty są zabezpieczone na jednym z naszych obiektów, który jest udostępniony do zwiedzania, więc będą pokazywane jako fragmenty tej wyciętej kopuły. Decyzją prokuratora sprawcy zostali objęci policyjnym dozorem i poręczeniem majątkowym. Rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Nagrodę specjalną przyznano autorom modernizacji Planetarium Śląskiego, a dwie główne nagrody trafiły do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Rudy Śląskiej, która zmodernizowała Plac Niepodległości w dzielnicy Godula. Karolina Komada. Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej po modernizacji cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców. Dbają o to, ławki myją, dziennie zamiatają, także... No. Nie ma żadnych problemów. Jak no. To jest pierwszy plac na Goduli, jak jest zrobiony, że tak jest dobrze organizowany i czysto, że jest tak zrobione. Fontanna, ławka z Karolem Godulą, miejsce na jarmark świąteczny czy koncerty. To wszystko wpłynęło na to, że Plac Niepodległości otrzymał główną nagrodę w konkursie na najlepszą otwartą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Bardzo słusznie, że ten skwer otrzymał tą nagrodę. Ja myślę, że prawie wszyscy są zadowoleni, bo przecież w okresie letnim, no to te ławki są tu prawie wszystkie zajęte, nie? To znaczy, że ludzie lubią korzystać z tego miejsca. Jak podkreśla prezydent Rudy, to odzyskana przestrzeń, która powstała, bo chcieli tego mieszkańcy. Mieszkańcy przychodzą i przyciąga ich to miejsce. Robią sobie zdjęcia z Karolem Godulą na ławeczce. No bardzo się z tego cieszymy, cieszymy się z nagrody. Jest to docenienie wieloletnich wysiłków i tego, że my poświęciliśmy czas na taką pogłębioną rozmowę z mieszkańcami, którzy mieli decydujący wpływ. W drugiej kategorii obiekt użyteczności publicznej główna nagroda trafiła do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. To ponad 100-letni budynek dawnego starostwa powiatowego, który kilka lat temu ucierpiał w wyniku pożaru. Ta przepiękna sala, którą wielokrotnie pokazywaliśmy, o której marzyliśmy tak naprawdę, bo przecież długo była zamknięta, w tym roku jest odbiorcą wielu nagród. Niedawno odebraliśmy nagrodę na zamku w Warszawie,
a tym razem w Urzędzie Marszałkowskim. To cieszy, że udało nam się po raz kolejny oddać mieszkańcom Zabrza przestrzeń, którą zauważają na odległość. Wszystkie miejsca i obiekty zgłoszone do konkursu musiały spełniać określone kryteria, z których kilka było szczególnie ważnych. Takie jak oddziaływanie społeczne. Tutaj zwracaliśmy mocno uwagę na konsultacje społeczne i jest to dla nas niezwykle istotny element oceny. Coraz większą uwagę zwracamy na kwestie dostępności architektonicznej i braku wykluczenia osób ze szczególnymi potrzebami. Z pewnością istotnym elementem oceny jest także odpowiedź na zmiany klimatyczne. Specjalną nagrodę marszałka za modernizację i rozbudowę otrzymało Planetarium Śląskie. Okres jesienno-zimowy to szczególnie trudny czas dla zwierząt mieszkających w schroniskach. Gminne schroniska zapewniają swoim podopiecznym coraz lepsze warunki, jednak są potrzeby, które w takich miejscach nigdy nie zostaną zaspokojone w 100%. O tym, jak pomagać z głową, mówią zarządzający schroniskami. Fatima Orlińska. Pierwszą i najlepszą formą pomocy bezdomnym zwierzętom jest adopcja, mówią przedstawiciele schronisk, choć zdają sobie sprawę, że nie każdy może pozwolić sobie na zwierzę. Dlatego schroniska potrzebują wsparcia. Sezonowe zachorowania, kwarantanny, szczepienia i dziesiątki podopiecznych, których z każdym dniem przybywa i którym trzeba zapewnić ciepły kąt. To, co przyda się w szczególności, to koce i legowiska w każdej ilości. Co ważne, nie wszystko da się wykorzystać. Na pewno materacy takich normalnych do łóżek takich typu, nie wiem, 2 metry długości, bo to niestety nie wejdzie nam do żadnego kojca. Na pewno nie stare kołdry, stare poduszki, jakaś stara odzież, bo też czasami coś takiego się zdarza. Nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, od razu musimy to wyrzucać. Dla nas to też są koszty, żeby to wyrzucić, także takie rzeczy nam się nie przydadzą. To, co jest niezbędne w utrzymaniu kilkudziesięciu, a czasem kilkuset zwierząt, to dobra jakościowo karma. Warto świadomie wybierać produkty, które chcemy przeznaczyć bezdomnym zwierzętom. I choć schroniska nie odrzucają żadnego wsparcia, to podkreślają, że lepiej kupić mniej karmy o dobrym składzie z dużą ilością mięsa niż więcej niskiej jakości. Trafiają nam do schroniska przede wszystkim psy starsze i psy schorowane. I tak naprawdę zawsze brakuje nam karm specjalistycznych do starszych psów i właśnie schorowanych. To samo mamy z kotami. Tą strukturę przyjęć wiekową to mamy taką albo maluszki, które mają 4, 5, 6 tygodni, albo też właśnie koty, które mają parę, paręnaście lat i też najczęściej są to zwierzęta schorowane. Oddane czasami, ale w większości zwierzęta porzucone przez ludzi. Dzięki specjalistycznej karmie zwierzęta nie chorują, nie mają biegunek, więc nie muszą dostawać lekarstw, co najczęściej wiąże się dla nich ze stresem. Listy preferowanych produktów każde schronisko zamieszcza na swoich stronach internetowych. To wszystko, co przygotowaliśmy w środę. Jutro zapraszamy o stałych porach. Do zobaczenia.